Daj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żytni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurdzkiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Już sobie wypiłeś? Mhm. To wypierdalaj. A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. I kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Problem? Dobre sobie. W czarnej dupie, kurwa, jesteśmy, a nie mamy problem! Siedzi jakieś kudłate chuj wie co w lesie i napada na każdy jebany transport, jaki tu jedzie gości. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa, chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim czem posztuję! Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Niech będzie Maciek Jąkała. Zobacz, gram z kurwa. No to ustalmy stawki zakładu. I dalej, jazda! Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał: chowaj ta dziewki po lasach, niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówi. Kto to jest Janek? Janek połknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Jak było łatwo zgadnąć, wiedźmin wpierdolił rybożerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą. Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Skurwiel junior, tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak zakładałem. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma, widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Mhm, matki pewnie też. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury! Kurwa mać. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. Bez, kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać.
Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Meritele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Zostawcie maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemmerfarta? Co go od chulwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego znicza! Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. W dupy im te flety powsadzam, bluźnierco. Wtedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o Jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego Grajka, chyba że mu... Ach kurwa, ale bym zrymował, Geralt. Ale przydanie nie wypada. Mam nadzieję, że nie żałujesz, że sprawy potoczyły się inaczej. Cóż, Kovir jest ponoć piękny o tej porze roku. Ale jednak wolę ciebie. Nie dziwne, też jestem piękny o tej porze roku. Następnym razem. Idziemy, hrabia. No, i żebyście mi się tu więcej nie pokazywali. Fu! No to kurwa, wpadłem jak pięciokornówka w gówno. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! Drży! Co? Białogłowo! Jesteś zdana na łaskę księcia złodziei! Nie tak szybko! Rzuć miecz, łachudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier? To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie karbazynowy mściciel. Nie, tylko nie karmazynowy mściciel. Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! Karmazynowy mściciel po raz kolejny triumfuje! Mój bohaterze! Nie jesteś ranny? Trafił mnie. Będzie kolejna blizna do kolekcji. Wejdźmy do mnie, opatrzę cię. Wynoś się stąd, wstrętny oprychu, bo karmazynowy mściciel porachuje ci kości! No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach? Bo taki z ciebie kucharz jak z koziej życi klarny. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku i smakował jak tymianek z gównem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi. Poczekaj, podrapię się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypilnuję.